Jesteśmy na pokładzie Wektry Turbo. Właściciela pokazywać czy nie pokazywać? Jak najbardziej, siema, pozdrawiamy wszystkich. Co tutaj powiedzieć, panie, wyłączamy tylko radio, kurwa, jego nie może być, jestem ogromny, ładny. Kolega przyjechał na dojebanie mocy Wektrze, ale już bardzo dużo sam zrobił. Tak jest. Turbonówka 14T, nowe. Wtryski większe, zielone. Jest. Układ przeczyszczony, przepłukany też jest. Wydech 70 Y-Type. Kurwa, jak cicho, nawet nie wiedziałem. Już kawałek z firmy zajechaliśmy samochodem. Cicho, cicho jak w serii. Odaj mu w pizdeczkę trochę na ludzie. No dobra, coś tam delikatnie słychać. Coś mruczy, słychać go jak leci. No i co? Fura ma 275 tysięcy nalotu. A to buda, bo silnik był 2.2 Direct, a żeś sam wsadził 2.0 Turbo. Direct wyleciał, bo niestety skończył swój żywot, jak przeskoczył napinacz. No i niestety trzeba było... Pogięły się zawory. No, wszystkie 16 dostało w łeb, tłoki dostały w łeb. Głowica. I tutaj skręcamy teraz w prawo, tylko puszczamy tych z prawej strony. Więc tam się nie wpierdziela. Nic jest dobrze. Kurwa, bardzo dobrze. No już zauważyłem tak pierwsze metry tym samochodem, jak jeździmy, bo już jakiś tam program masz do niego wgrany, że bardzo ci mieli na pierwszym biegu. Pierwszy, drugi, trzeci potrafi mielić kapcia do odcinka. O kurwa, to co my tu będziemy robić? Dokładali interkulerze, dojebać jeszcze więcej mocy, że na czwórce chyba mielił, co? O kurwa, raczej! Nie, jedynkę mu ograniczymy. Trochę ma za mocno, tak jak się czuje. Jeszcze jak wrzucimy jej tryb sport, to zobaczę, że zmienia się charakterystyka. Ale jeszcze też mam wrażenie, że możesz mieć trochę twarde opony, przez to też ma chujową szczepność. No nie są największe, ale to już jest ich ostatni sezon. Co prawda tam jakieś 5 mm bieżnika zostało, nie, ale to musi lecieć. Bo generalnie nie będziemy, że tak powiedzmy, się tutaj w to pałować. Generalnie co, ja mam ci tam furkę dostroić. Dostrajamy, tak jest. Dostrajamy. Mamy sprzęt, zobaczymy jakiś CFR, tam widziałem, że troszeczkę jest bogato. Mamy, bo interkuler będziemy zmieniać, będziemy się sprawdzali na seryjnym interkulerze, jaka temperatura w dolocie panuje. Później założymy Fmica, dużego 600x300. No i mamy, od Kiwiego pożyczyliśmy taki ultra, kurwa, sprzęt. Tylko nie wiem, czy wyostrzy mi na niego. Powinno. No powinno. I to 100-200 chcieliśmy sobie zobaczyć. Tak, myślę, czy na jednym biegu robimy taki próbę. Wiesz co, myślę, 3-4-5 przepierdolimy. Bardziej 4-5 i wystarczy. Bo ona jest skrzynia szóstka, więc pociągniesz bez żadnego problemu. No właśnie, żeby najbardziej powtarzalne porównanie. Czyli czwórka, piątka i chuj. Bo myślałem, 3-4-5 będzie lepszy czas. No tak. Ale za dużo zmiennych. 4-5 chuj. Tak, czy zajebiście. Dopierdolimy jej i będzie kurwa zajebiście. No zgramy softcik, zobaczymy, co tam można w nim dopieścić. Chyba, że jest ultra zajebisty. Chociaż widzę, trochę jest bogato. Takie 11,5 ma nasz aferek, tak tusto. Jedyne tusto. Trzeba by mu zdjąć. Zapon, nie wiem nawet, jaki on tam ma. Jak bardzo dojebany. No co, nie zanudzamy, taki wstęp mamy, kurwimy na drogę sprawdzić. O, mieli. A daj na jedynce. No na jedynce mieli trochę. Na dwójce już jest ok. Też mieli. A to kurwa, jeszcze sprawdzić się nie w oponach. Na razie spróbujemy wóz tak jak jest, a później go dopieszczamy elektronicznie po prostu. Wóz ma w tej chwili na oponach, masz nawet pomiar, żeby nie. O kurwa, nie. Ople takie rzeczy mają w ogóle? Panie, ta Opla to przeszła wszystkie modyfikacje takie, jak się kurwa dało. Dostała moduł sportu, dostała ESP. Dostała grzane dupy, alarmy, elektrycznie przesuwane fotele. Kurwa, to musimy się zatrzymać i mi to wszystko opowiesz. To jak widzimy. Kurwa, nie ma problemu. Nawet się będę chciał, żebyś się ty też przejechał. Spoko. Zobaczył, co tu można w tym wozie dojebać, żeby było kurwa tylko lepiej. No oglądasz się moich filmów, widzę, tak trochę przekinasz na siłę. Prosto wlewo będziemy napierdalali tutaj. Tak, tak, tylko widzisz, mieliśmy tutaj bardzo nieuprzejmego pana, który nam się troszeczkę wmontował przed maskę z prawego pasa, no nie? Prosto w lewo walimy. Nakurwiamy na autostradę, testujemy 100-200, wracamy. Do Berlina oczywiście. Tak, i tuningujemy i później znowu tak testujemy. Jest. Nie ma żadnego z tym problemu. A na hamowie też do Krzysia wiedziałem, za co z tego wyszło. No widzimy się za chwilę. Tutaj z tego kawałka? Jesteśmy gotowi do pomiaru. Kurde, bo... Fureczka, trójeczka? Trójeczka, 3-4-5 sobie polecimy. Tu sobie ustawię, żeby było widać skład mieszanki. No i lecimy. Bieg. Kurwa, wszystkiego naraz nie uchwycę. No i lecimy. Jeszcze kawałeczek, jeszcze 5 na godzinę. Mamy czas. Spoko, wyszło ile? 24 sekundy. Słabo, trzeba to poprawić. No, zobaczymy, ile uda nam się tego poprawić. No, ciekawe, co wyjdzie na hamowni i w ogóle. Co to kurwa mi tu monitor na ciemno tak nagrywa? Co zaraz zobaczę, co nagrywałem, a nie widziałem, jaki jest AFR, tylko samą lambdę widziałem, ale generalnie bogato. Będziemy mogli trochę wachy zdjąć. W dolocie doszło nam do 60 stopni, a na dworze ile mamy? 22. A, tu jest temperatura. No to 22, 60 to jest różnica. Sam pan będzie sobie zderzak ściągał.
Pokażę Ci graty, które ja dzisiaj przygotowałem. Zapraszam za mną. O, jagodowe tereny widzę. DW, Wrocław. Tak jest. Pokażę Ci te gratki, co Ci przygotowałem. Takie duże, pewno przerośnięte trochę, ale chuj. Niech się... Pokazuj, co to tam fabryka przygotowała? No to nic prostszego. To są redukcyjne silikoniki, już leżą, kurzą się w chuj czasu. Takie aluminiowe od razu łączenia do serii. No serię upierdolimy nożem. Od Fmica. Kuler 600-300. Kurwa, aż się morda cieszy, jak się to widzi. A zaraz, kurwa, syn, jaki gruby jest. Jebam. Twój seryjny będzie miał za 22 mm, a ten ma 76 mm grubości. Tak masz... Ten jest 3 razy grubszy od seryjnego. No. I przez to ma mniejsze opory, ma większą pojemność, ale on zmniejszy turbodziurę. Piękny. Niestety czasu Krzysia nie ma, trochę jest zajęty, bo byśmy sprawdzić, co wyszło teraz na hamowni. To nie ale, są tanie rzeczy. Ale zrobimy sobie tak, że sprawdzimy sobie, na drodze sobie kurwa sprawdzimy ich. A chuj. Jak? Kurwa. A na hamowni też, bo na hamowni trzeba go wystroić. Ja tam już widzę, że wachę trochę trzeba zdjąć. To jest twoja Vectra, żeśmy ją pokażemy z zewnątrz, jak to tam wygląda. Proszę, proszę, jakaś samoobsługa, swoje narzędzia nawet przywiózł. Ja? Z tego Wrocławia, ale dobrze, no. Prezent od taty dostałem, no to taty? Trzeba korzystać, tak jest. Cała inspiracja do robienia pojazdowej w tym aucie i wszystkiego. No i cyk, pyk, zderzaczek schodzi. Ja tam w międzyczasie zajmę się softem. Trochę czasu minęło, zgrany softcik, nie będziemy zanudzali. 22 minuty się zgrywało starą metodą. Pierwszy zobaczymy, bo coś tu grzybane było, właściciel powiedział. O, jest... dojebany boost. I to jest dojebany dość konkretnie. 1200 ma zadany przepływ. O, to dużo, kurwa. Ja tu chuja zdziałam, kurwa. Coś tak mi się wydaje. A jak to tam wygląda? O, kurwa. Mocny, naprawdę mocny soft. Paliwko zapłonił. Zobaczymy, jak wygląda. O, kurwa. Sapun fabryczny. O, ale mapy są, kurwa, tam ma wymagane 1200 przepływu, ale zapłon ma mapę najwyższą 1150, no to trzeba będzie rozszerzyć te mapki, że jak mu ładuje, bo kurwa, zamyka mu mapę, że nie ma kolejnej 1200, to powinna być kolejna rubryczka i tutaj on teraz jedzie w tej chwili tym zapłonem stąd. Nie reaguje na zapłon, no zaczął na wachę, czy reaguje, czy też została seryjna, czy coś zmodyfikowane w mapie paliwa. O, kurwa, kurwa, nasi tu byli. Zmodyfikowane, skrócone są czasy, a tak jak patrzyłem górą, tam nad 11.3, 11.1 miał, na filmie było widać, to górę będę chciał mu zdjąć. I też muszę mu rozszerzyć, bo niestety mapa, szerokość mapy paliwa nie obsługuje nam zadanego doładowania. Dobra, no będzie co robić, kurwa. Najpierw go tak czek na drodze sprawdzam, było bezpiecznie. Skład mieszanki był wszystko, kurwa. Kiwiego na hamowni trzeba się wbić, będziemy chcieli trochę mocy więcej zrobić. Mam nadzieję, że nam się uda i przede wszystkim, żeby było bezpiecznie. Więc jak kurwa będzie zadany ten przepływ 1200, jak ten przepływ 1200 będzie, to żeby kurwa no, była odpowiednia dawka paliwa. Ja jak przeładuję na 1300, żeby też tam zareagowało, że dolało więcej wachy i wycofało zapłon. Sobie tłumaczę, bo jakoś na żywo ci nie byłem w stanie wytłumaczyć, to pokażę na nagraniu. Rozszerzona została mapa doładowania, czy doładowania, zapłonu, że o to chodzi, że obsługuje teraz dopisana kolejna kolumienka i teraz już jak jest zadane 1200, no to będzie reagowała, bo 1200 będzie coś między 1150 a 1300, więc im więcej będzie dmuchało, zapłon będzie tym bardziej wycofany. A tutaj kolega robi swoje. Mamy tej wysłużonego starego RTX 2080 Ti za takich czasów, gdzie on kosztował 1/3 tego, co kosztuje teraz. Jest. Tak kurde, nie pamiętam, chyba za używkę, za nowkę zapłaciłem chyba z 2500 czy z 2800, to jakoś tak na Olixie się trafiło. I co to będziemy robić? Co to za sprzęty, panie, masz? Po pierwsze, wymieniamy pastę termoprzewodzącą pod układem graficznym. Po drugie, wchodzą... Czy żeby lepsze chłodzenie miał, że lepiej oddawał tak, procesor temperaturę na... Dokładnie, będzie ci się bardziej chłodzić. Dodatkowo wymienimy coś takiego, co się nazywa thermal pad. Już ci pokazuję, jak to wygląda. Kurwa, nie wiem, jak nagrywać na oddaleniu, czy tak. To same ciekawostki, to nie mój świat. Tak, to są, jest taka, powiedziałbym, gąbeczka, którą się stosuje w... Przewodzi ciepło. Ciepło, tak. To jest na przykład mięciutkie. Gąbka czy plastik taki, kurwa, to jest? Wiesz co? Mogę sobie zmacać? Nie zepsuję, jak to zmacam? Nie, nie bój się, nic się nie stanie. A taśma dwustronna po prostu. To jest taśma, a tutaj jest klejący się termopad. Aha. I to jest kwestia tego, że to stosujemy w miejscu, kiedy nie jesteśmy w stanie dołożyć pasty. On z dwóch stron musi się kleić. Procesor na przykład smarowany jakąś srebrną plastą w komputerze, jak się tam zmieniała, montowana. Opuść sobie srebrzankę, bardziej... Coś lepszego jest? Lepiej brać Thermal Grizzly albo coś Silent UPC, to są pasty, które dość często się można spotkać wszędzie, dobrze działają. Srebrzanka generalnie jako pasta jest, z jednej strony wszyscy ją zachwalali, a w praktyce niekiedy się okazywała, że robiła więcej problemów niż szkód, zwłaszcza w konsolach. A, że przewodzi po prostu elektrykę, no bo generalnie nie srebro dobrze ciepło przewodzi, a i prąd przewodzi, coś tam pewno pierdoli. Dobra, ja klikam swoje, ty kręcisz swoje, śrubek tak nikt nie może dotknąć. Tak. Będzie na nagraniu, później będziemy dochodzić zdjęcia, stop klatki robili. Dokładnie.
mamy rozebranego RTX-a. Dolne termalpady mamy w dobrym stanie, kleją się ładnie, trzymają. Znaczy, że przewodzi, po prostu tak, przylegały i przewodziły. Okay, przewodziły, dotknij sobie palcem, jeżeli dotkniesz i czujesz, że się klei, to ten opad jest w porządku. Jeżeli masz sytuację taką, jak masz na przykład tutaj na termalpadach na sekcji sekcji karty kościach pamięci, dotknij sobie, suchutkie jak pieprz i się targają. A, plastik. Taki dokładnie. I to już ci nie odprowadza ciepła, przez co masz dużo wyższe. A, i się wiatraki cały czas wtedy załączają, kręcą. Dlatego mamy tak nowe termalpady, nowa pasta wiedzie i będziesz miał wszystko jak należy. A coś mnie tutaj pochwaliłeś, tą moją grafikę. No, że ma jakieś zasilanie. Dobrą sekcję zasilania, bardzo duża jest sekcja zasilania na niej zrobiona. A to się liczy jakieś rzeczy, tak? Że im więcej, tak, tym lepiej. Dokładnie, to może. A też będziesz zmieniał, tak? Tak, zmienimy na nowy, bo też jest taki już troszkę wysłużony, ten termalpadzik, więc nie ma problemu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, 10. No, to jest sekcja zasilania procesora, to masz sekcję zasilania kart, znaczy ten, ramów i wszystkiego. Aha, masz podwójną złączkę ośmiopinową, tak, na niej, tak, więc no, chłodzić się będzie bardzo dobrze. Następnie... To jest srebrna ta pasta chyba taka, nie? Tak, to jest jedna z takich gorszych past, jak widzisz, ona się już tu i ówdzie powylewała. A, rozlało się, dużo fabrycznie tego nałożyli. A karta dziewica nierozbierana, nie 4 lata ona jeszcze, ma. Więc... Spokojnie, i tak się uchowała w bardzo dobrym stanie. A coś się w tym psuje, zużywa, że możesz tam przegrzać? Najczęściej pali ci się sekcja zasilania tutaj na tych cewkach i drymosach wskutek tego, że nie jest chłodzona, czyli ta sekcja tutaj. To jest dokładnie ten termopad z tymi termopadami. I to jest problem, który... No to się zaleca, żeby wymienić, jeżeli chcesz, żeby ci karta długo pochodziła. No widzisz, a to trzeba regularnie robić, tak co 4 lata trzeba operację powtarzać? No ja to zalecam co 2 lata każdemu zrobić, w zależności jak pałujesz sprzęt w grach i czy... Ja idziesz... to nie podkręcam nigdy, tylko gram w gry. No nie, no full detale, 4K. Wiadomo, 4K, no tak. No to już wiesz. No DLS trochę doparatuje jeszcze, nie? No, nawet sobie możesz zobaczyć, jak się fajnie podbarwiała płytka radiacyjna kolorami, jak się przyjrzysz uważnie. Tak. Że dostała jednak temperaturę. Dostała. No dobra, no to ty robisz swoje, panie. Tak jest. Robimy swoje i lecimy. Każdy robi swoje, a ja tu klikam dalej. Pomachaj tej dla widowni. Przywiozłaś pyszną moją ulubioną pizzę. Nadam się na kuriera, ciepło jeszcze? Ciepła. Pierwsza klasa. No moja ulubiona pizza, Beskidu, smak mojego dzieciństwa. Ja miałem 12 lat, zarabiałem na tej pizzy. Na margaricie, bo rodzice dawali mi 15 zł. Ja za dychę kupowałem pizzę i w sklepie obok za 2 zł Pepsi, zamiast w knajpie 4 zł płacić. No to grosz do grosza i się zrobił kupę. Pewnie. A my tutaj limit na pierwszym biegu ustawimy, żeby tak kołami nie mieliło. Wyczyszczone. Ma napisy jakieś kurde są. No, tak jest. Kości odtłuszczone. Możemy zaraz zakładać. Nożyczek nie mam, więc nóż będzie. Też damy radę dociąć termalpady, nie ma problemu. Termalpady są te? Tak, to są termalpady. W zależności też one dzielimy je na grubość i moc odprowadzania ciepła. Przewodność ciepła. Tak, dokładnie. Seryjnie są zakładane przeważnie o jakieś 1,2, 1,3 kW na centymetr kwadratowy, a ja zakładam ci 7,2 kW. O kurde, czyli dużo lepiej będą przewodziły ciepło. Dużo szybciej ci odprowadzą ciepło. Czy więcej będą przekazywały ciepło na radiator? Tak, będzie przekazywane, bo w zasadzie na tą płytkę, bo ona ci przychodzi, to jest taka pośrednia płytka, w tenże oto sposób tutaj. Mhm. Ramy są do niej przyłożone, natomiast cała powierzchnia radiatora, ta tutaj dookoła, też będzie ci przelegała do tego. Też dołożymy termalpada, żeby ci się to lepiej chłodziło. Zajebiście. I będzie cichsza. Powinna być cichsza, tak. No ja zaraz pokażę, co tam u ciebie zrobione. Kolega swoje narzędzia zostawił i poszedł w cholerę. Nie żartuję, robi moją kartę graficzną. No tu mam przygotowane do niego chłodziwo. Porównujemy Fmica do serii. No, trzykrotna jest różnica grubości. Fakt, że to jest wyższe. Z nowości jeszcze tarcze hamulcowe się pogięły, wleciały brembusy, a to już od góry mieliśmy nakazane. Spódnica klimy przesunięta do tyłu. Zastrzeżenie mocowania, rzeźbić. Upierdzielić te gumki, bo będą wchodziły. O, silikonik nasz. No i tak to pokrótce wygląda. Robienie mocy. No program, powiem szczerze, był bardzo dobry. Nie wiem, kto go robił, ale gratuluję. Wiele tam nie ma co poprawiać. Głównie poprawi tutaj sprawę cooler. Ograniczenie limitu na pierwszym biegu będzie. I co tam jeszcze? Trochę do jebania boostu górą. Wydech miał być 70 mm i w sumie tylko ta część ma taką średnicę, kurde. Tutaj sobie idziemy dalej, to jest jakieś, dobra, to jest tam powiedzmy, że seria. Tu jest grubo, też jest 70, czyli ten tłumik jest jakiś taki trochę lepszy. Podać się, Barbarko. A tu jest dupa, tu jest kurde mniejsza średnica jak serii, kurwa no. Zawsze jakiś kutas musi być z tymi wydechami.
Też jest cieńsza rurka jak w serduszka, 50 mm. I tu też słabo. Kurwa, to jest seria, tu jest fajnie grubo. Kurwa, miała być zajebista moc. Nie, będzie mała temperatura w dolocie, więc komputer nie będzie walczył. A nie, nie, downpipe jest jakiś grubszy. Nie, tu jest 7... A, dobra, biorę sobie w miarkę kończyć spierdolenia. Może coś będzie lepiej jak seria, albo przynajmniej tak jak seria. Może mogą cię zakręcić spokojnie. A, no to będzie miał nieskończona podłotów. O kurwa, aż to wyrywa z paluchów. Ja tylko po prostu w miarkę miałem iść. Dobra, radiator. Jest radiatora, teraz wydmuchaj, od tej strony dmuchaj. Trochę naszego kurzu domowego, co barbarko. A tu uczulona na kurz jesteś, barbarka tego nie lubi. To teraz Kuba się będziesz tłumaczyć musiał. A. Teraz ładnie obiecaj na wizji, co zrobić dla barbarki, żeby się lepiej poczuła. Albo Basiu, egzekwuj od niego co chcesz. Umyję ci samochód. To raczej na odwrót. Ty moja, ty. Dziękujemy za pizzę, kotku. Bardzo dobra pizza, dokładnie. Dobra, ja ten wydech miałem twój zmierzyć, panie kolego. A ty widziałeś ten wydech w ogóle od spodu, jak wygląda? Wiesz co, wiem, że to miał być cały 70 miał być zrobione. Cały 70 miał być zrobione. Miał być. No jest... Wyszło jak zwykle. Kur, po polsku wyszło. Początek tutaj, jak wychodzi z katalizatora. Kurwa, z tą ostrością jebaną. Dobra, moje oko widzi, że jest 70. Na downpipe. Tutaj. Tak, na downpipe. Tutaj seria ma 55, ale GTS seria ma 60. U ciebie jest... Kurwa, 55. Czyli ten nasz odcinek jak zwykła, taka chujowa dwulitrówka. To niedobrze. No, będzie więcej mocno. Fajnie, jakbyś całą 70 pierdolną, byłoby zajebiście. Tutaj? O, tutaj też jest 55. Koncepcja jest na cały wydech, nie jest nierdzewki do zrobienia w tym samochodzie. Kurwa, nie musi być nierdzewka, no, jeżeli chodzi o moc. Fajnie ci ten samochód gada, troszkę buczy, to jest 70. Dobra, czyli musisz tą sekcję wymienić odtąd do... Dotąd, łącznie z łączem elastycznym. Będziesz na to przygotowany. Następnym razem coś fajnego dopierdolimy. Jasne, teraz zrobimy, że się nie grzało, na jedynce nie było tyle dużo mocy, no i ogólnie dopierdolimy boostu po całości, a głównie to górą. Zapono nie ruszą, zapon miałeś kurewsko mocno agresywny. Jedynie rozszerzona mapa. O kurwa. Był dojebany, więc paliwa 9.8 lej. Tylko 9.8 dostaje. To jeszcze... Był direct. Już go nie ma. No. To jest prawilne 2.0 turbo. Dobra, działamy, wgrywamy, w sumie już można furę testować. Tak jest. A no jeszcze tam tylko poskładać to. No jeszcze karcinkę poskładamy i gotowe, lada moment. Miałeś tutaj tak, jak zobaczysz, to było wycinane tutaj po górze. Sam je patroszyłem ze wszystkiego, żeby były. A co z przodu, generalnie jest też, że w środku tylko jakaś tam rura taka z nawiercaniem idzie? Generalnie tak, rura ci wchodzi tutaj do tego momentu, tu jest druga rura wychodząca na ten kawałek. Puszki są obydwie. I w środku jest taki Y-pipe, że się rozdziela to w środku? Tak. Ale przelotowe jest, puste. Puste, no to chuj. Puste. Wszystko no, to jak jest. To musi działać, jak jest puste, to kurwa tyle lepiej. To pomaga. No to nakurwiamy dalej. Jeden nóż na warsztacie, no tam muszę go dawać, tam kolega robi termopady w karcie graficznej, ja robię to. Nie, dobra, żartuję, dwa noże są, albo i nawet więcej, ale w nożowników się obydwoje bawimy. Możesz pójść zobaczyć kolega, co robi barbarko. Dziękuję za pomoc tu. Przegarasz. Nie ma problemu, kochanie, służę pomocą zawsze, jak mogę. To proszę klęknij teraz. Zobacz, ci klęknę, kurde. Ale fajna, świeża gumka, szkoda jej rżnąć. Tak, o, dobra, bo znowu się zaczyna robić. Dobra, chuj, zobacz. Włosy, par, zacz, jakieś blond gwiazda tutaj. Pierdolnięta została. Przez no kurde, jak nic, to ktoś przypierniczył. Ale zobacz, jak nasza grafika się robi, czy już cicha, fajna będzie. Co się robi? No kolega nam dba o chłodzenie naszej karty graficznej. A, żeby dobra. Żeby zjebana kurwa tak się, wiesz, nie hałasowała. Wiem. Należy. Panie, kurde, wszystko nowo tutaj mamy. Będzie na pusto. Różowa i pasta nawet już jest skapnięta. Tak jest. No, to teraz jak usiądłem z tej perspektywy, lepiej wszystko widać. Tamto odmuchowaliśmy z Basią. Tak, o, tutaj też widzę. Róż. A śrubki masz takie, żebyś się wszystko nie popierdolił. Ma. Wszystko jest poukładane odpowiednio. No dobra, tam kulerek masz już założony, ja górne mocowanie do tego kulera robię. I na drogę jedziemy zobaczyć, co to się dało. Na drodze go wystroimy, najwyżej będziemy wracali to jedno co chwila do garażu i... Chociaż nie, laptopa wezmę, będziemy normalnie go na drodze napierdalać stroić. Tylko niestety będziemy musieli się co chwila zatrzymywać i wygrywać korektę. Postaram się, żeby jak najmniej tych korekt było. Nagrywamy, jak to siedzi, w sporniczków tam narobionych. Trzyma się lepiej niż z fabryki. Będzie fajna strefa taka, jak będziesz miał tutaj puch uderzenie. Nie. Będzie odbierało energię, że się buda nie będzie psuła. Intercooler zawsze można wymienić, bo on jest seryjnie przerabiany. No tak, ale nie życzę tego. Dobra, wgrywamy. Ale na hamownię za chwilę poczekamy.
Sprawdzimy na drodze, jak to działa, później zobaczymy na hamowni, co z tego wyszło. Kiwiego udało się namówić, żeby nas puścił na hamownię, bo tam Audi już zrobił 330 koni, ma jakaś tam A3, Quattro, kurwa, zaraz obejrzę pod maską, co ona tam ma. A co, w tym czasie to tutaj właściciel powie, co tu wozie na zmieniał. Tak. Możesz go już uruchomić, tu mamy... Tak, już możemy odpalić. Completed. Czek się zapalił. Możesz wyłączyć zapon, możesz wyłączyć, jak tam chcesz. Pali, panie, złoto. Dobra, laptopa składam, a pan opowiadaj mi o tym wozie. Co możemy powiedzieć o tym wozie? Ścisz klimę przede wszystkim. Klima była, oddane. A dużo rzeczy się nas zmieniało. Generalnie, tak jak mówiłeś, guziki miałeś tylko z tej strony, a podokładałeś. Miałem guzik Parktronika, a tak to podgrzewane fotele z dwóch stron wjechały, elektrycznie przesuwane oczywiście. Przód, tył, góra, dół, żeby było. Doszedł ESP, doszedł CDC Sportu. Co to kurwa jest ten Sport? To jest Sport, to jest takie coś, co teoretycznie... A przepustnica gazu tak zmienia, że bardziej czuła jest. Jak masz amortyzatory CDC oploskie, polega na tym, że się robi bardziej twarde auto, bo są takie, no powiedzmy, pneumatyczne. A wiem, że coś tam mają, jakąś elektrykę czy coś. No to widzę, kolorowy wyświetlacz tak jest. Kolorowy wyświetlacz, Bluetooth dojechał, żeby był... To fabrycznie był to Bluetooth? Fabrycznie w niej nie było, ale była możliwość dołożenia, więc dołożyliśmy jak najbardziej. Z tatą to robiłeś, sam to robiłeś? Akurat wyświetlacz miałem seryjnie wraz z radiem, natomiast dołożenie modułu Bluetooth i tej elektroniki całej do tego samochodu robiłem z kolegą Tomkiem z Wrocławia. Serdecznie pozdrawiamy. O, Tomek, kurwa, pozdrawiamy, no. Tak, tutaj do pomocy nam poprosiłem też kolegę Łukasza z Sieradza, który się zajmuje dostarczaniem części do Opla i też pomaga. Kurwa, jaka reklama normalnie, ale dobrze, no tak. Pewnie, fajnie. I jeszcze podpowiedział mi, żeby się odezwać do jednego człowieka, wrzucił mi soft. Ten oto człowiek, bardzo polecamy. Sofcik do radia i mamy, dzięki temu mamy menu polskie w radiu w Wektrze, żeby nie było wątpliwości. Co fabrycznie nie występowało, tak jak widać tutaj. Pokaż mi nawigację, jeszcze mi też podobała się, że jakaś baba do nas gadała. Nawigacja. Głos laski. Znaczy... Dobra, to poczekaj chwilę, zaraz wróć. Wrzucimy sobie nawigacja. Cyk, cyk, cyk. A to można jakieś mapy aktualizować, czy coś? Czy co? Wiesz co, mapy dla tego radia się skończyły z końcem roku 2015. Ja też jest świeże. Bo to jest CD70 Navi, ale się tego nie opłaca używać, chyba że w strefie przygranicznej, tam gdzie cokolwiek jest, no załóżmy cokolwiek, niech będzie dom. Cyk. O kurwa, może to będę musiał wymazać, czy tam chuj? No, chyba adres będziesz musiał. Dobrze, to się wykasuje. To czekaj. Cyk, nawigacja odpalona. Ulica Białowiejska. No Białowiejska. W lewo za 200 metrów. O kurwa. Ale chujowy głos. Pamiętaj, że Hołowczyc miał ładniejszy. No nie wiem, dla mnie brzmi ładnie. Skręć w lewo za 200 metrów. Głośniki też chyba coś zmieniałeś. Dojebałeś jakiś woofer do bagażnika? Tak, woofer do bagażnika wleciał 500 watów zmontowany od kolegi Piotrusia. To też bardzo miło weszło. No i co? Dołożyliśmy moduły do tyłu do elektrycznych szyb, żeby chodziły, bo były z tyłu korby. Teraz już mamy 4 razy elektronik. Pokażę nas wóz może z zewnątrz. Ja do tego cooler dołożyłem i trochę z softem tu posiedzę, żeby lepiej to zapierdalało. Co tam po to chodziło? Pamięcią, o kurwa. Taki bajer, jak przytrzymasz, składają się lusterka, zamykają się. Zajebiste, tak jak w amerykańskich wozach, takich tak ekskluzywnych. Tak samo masz funkcję przewietrzenia, możesz... Ty, lusterka jeszcze się ruszyły. Tak, bo się składają, są z pamięcią położenia dla trzech kierowców. To jest z tamtej strony, sobie zobaczysz jak na... Fele takie, co ja to widzę, 317, dębice? Tak, dębice, panie. UHP. Lampy masz bikcenonowe, skrętne, z doświetlaniem zakrętów. To jeden na nasz element, którego chuja widać. Nie no, widać coś tam. Widać go, widać. Jak owady go upierdolą, to już będzie taki cichociemny wóz bardziej. Tak, dokładnie. Tu masz wrzucone, no sorry za syf, oczywiście nie dało posprzątać, fotele elektryki, żeby były do kompletu. Więc jest na bogato. No i mamy tutaj wrzuconego, no, szyby przyciemniał mi kolega Artur z Wrocławia. Serdecznie też go pozdrawiamy. No, same pozdrawienia. O kurwa, taki skurwysyn wielki. Mruczy przyjemnie. A bagażnik to ma od chuja duży, nawet jak to jest ten głośnik, to jeszcze można coś powtwierdzać trochę rzeczy. Możesz nawet spać, nie ma z tym żadnego problemu tutaj w tym momencie, więc jest gitmarina. Praktyczny wóz. Gaziku nie ma. Nie ma gaziku. O kurwa. Nie będzie gaziutka. O kurwa. Tylko 9-ósemeczka do tego wozu musi być. Musi. Albo setunia szeloska. No to na bogato, ja tam czasami do swoich też zalewam. Zwłaszcza jak kupię jakiś świeży wóz, to mu setki wleję, żeby się naczyścił. Tak jest. Pod maską coś się zmieniło? No był 2.2, jest 2.0 turbo. Direct, wyleciał niestety po kolizji rozrządu. Zawory dostały w łeb, głowica dostała w łeb. Wyjechała jeszcze dodatkowo poza 2.0 turbo. Rzuciliśmy
rozpórkę kielichową. No to wiesz, gdzie to się wsadza. Tak jest. FMIS siedzi, już jest moc. Siedzisz. Rozpórka jest. O kurwa, taka dyskretna, że myślałem, że tak jak fabryczna wyglądała. No, wszystko ma wyglądać tak, jak maksymalnie zbliżone do fabryki. No i turbinka, noweczka. 14, oczywiście, 14. Żeby zajebiście. Była ładnie zrobiona. Osłony, to wszystko pewno było tak jak fabryka. Tak, to jest fabryczka. Skrzynia biegów też zmieniałaś, nie jest oryginalna. Skrzynia jest sześciobiegowa, dedykowana z 2.0 turbo. Aha, no z tego, ona fabrycznie tak miała, 175. Silnik jest po słapie pełny, z pełny. Puszka duża, puszka była z 2 Irekta, czy też turbo wpierdoliłeś? Z turbo. Bo w ogóle kupiłeś z Signuma, wszystko przekładałeś, tak? Tak. Wszystko plug and play było? Praktycznie plug and play, nawet sanki są te same, różnice jest tylko w mocowaniu poduszek silnika przednich i od skrzyni biegów. No kurwa, i działa. Bardzo fajny zabieg, polecam każdemu kupić Directa, bo z reguły są dobrze wyposażone. Zrobić sobie słapa, no i oczywiście turbinka 14. Wtryski od razu zielone tam wleciały. Wtryski zielone wjechały obowiązkowo, żeby tu nie było wątpliwości. I mamy kurwa piękny wóz. Doszły jeszcze na przykład taki z Bayerów. To dobrze, spryskiwaczem mu głowę na przednią. A, pokazywałeś na Bayer. Oj, te paliwty już kurwa nie mają, tych amortyzatorów to jeszcze mają. Paliwty nie mają, przedniówty mają. A wytryski już mi pokazywałeś, coś tam opierdolisz, szyby, że się... Wtedy jeszcze czujnik deszczu z zmierzchu, bo też seryjnie nie było. Szyba jest wymieniona specjalnie pod to. Strach to nagranie pokazywać, jeszcze ktoś zapierdoli taki czujnik zmierzchu. Nie, no szyby nie będzie wyciągnął. Rozszerzonym, nie ma problemu, zamkniętym oczywiście. Więc fura jest. Jeszcze taka. Tylko lakiernia. I najładniejsza nie jest, ale niech będzie trochę szybsza. No nie, czarna i ta fela kurwa i pasuje, taki klasyk. 17 pasuje w niej bardzo. Mm. My heblem zmieniliśmy, tak, ale czy te klocki tarczy ci zmieniliśmy, bo trochę się wyruchały, ale kurwa, o, będzie musi teraz delikatnie jeździć. Dobra, wpierdalamy wóz na hamownię, a to jeszcze większy wlas, taka 314 sama. 14 ci tu wejdzie bez problemu, jeżeli chodzi o tarcze. Tam zaciski są większe, większe są klocki. Tak, zaciski większe. I reszta pasuje tak samo. Bez żadnych problemów, bez żadnych zmian. To jest plug and play, jarzmo, zmiasz tylko jarzmo. Nawet możesz składać większe, bo z 2.8 jest składowane seryjnie 314 i też pasuje. Nie trzeba wymieniać serwa, nie trzeba zmieniać niczego. I wydechu kurwa nie widać, ni chuja, schowane rurki w dół patrzą. Ma być to taki dyskretny slipper. Ale wydech masz do poprawy. 55 mm masz średnicę. Więc poprawimy to. I mocy dojebiemy więcej. Wrócimy na nierdzewkę i zobaczymy się za niedługo. I już mam nadzieję, że auto będzie po lakierni, co by się prezentowało lepiej. O kurwa, panie, ale prezentacja wozu. No samochód marzeń kupi strób, zrób. Do Sofii, kupi strób, ale nie strób. Nie ma to jak dołożona kontrola trakcji. Cyk, jedziemy. Trochę wody jeszcze rozgrzejemy. Tam wszystko już monitoruję, pokazuję. Kurwa, nie będę mógł się patrzeć i jednocześnie nagrywać, chuj. To będzie pierwsze podejście tego wozu. Woda już dochodzi. Mruga jakiś, kurwa, żeśmy światło nie podłączyli, jak hazderzak ściągaliśmy. No i hamownia zapięta, tam jakiś wykres poprzedni, zaraz będziemy czekali, musi się nam olejek zagrzać. Nowy olej 5W50 dany. 5W50, wyłożyję tego parktronika, tą literkę PO, no, widzisz, super, kurwa. Będzie dobrze, nie będzie darła japy. Ty nagrywasz, ja nagrywam, ja to sobie od razu włączę, będę miał logowanie, tak będzie pokazywało ile mam w dolocie, ile mam to, czy mi nie cofa zapłonu, bo tu mocno dojebany zapłon w tej mapie, ja tylko rozwinąłem ją. I kolejne rubryki są z wycofanym zapłonem, więc jak przeładuję, zobaczymy ile dmucha, ile... tak dalej, bo zadane do ładowania ma dużo, żeby gdzieś tak dmuchała z 1.3 bara, mniej więcej ma 1.4. Jest sens montowania tu blow-offa? Nie. Za mała moc jeszcze? Nie, blow-off się nie montuje generalnie, to jest tylko kwestia dźwięku, a dwa to samochód na przepływem już powietrza. Jakby na przepływkę na map sensor przejść, to można takie rzeczy się bawić. Dobra, zobaczymy real time, kurwa, niech nam wszystko monitoruje, pokazuje co go tam ogranicza, obcina, pierdoli. Boost minus 0.6, zdrowo. Dobra. Kalibracja hamowni. A, nawet podpierduje fajnie. Jedziemy. Nie będzie coś tu widać na tych wskazywakach. Z dołu doleję wachy. To jest dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze. Górą przelany. Gdzie trzeba paliwa trochę pościągać. Wynik spoko chyba wyszedł. To jest mocno na kołach, na razie pierwsze podejście. Na koła? Tak.
Bęcce pamiątkę na silniku. 263. Paliwa mu zdajmy, to będzie jeszcze troszeczkę lepiej. Zaraz przeanalizuję, czy żadnych jakichś tam stuków nie połapał. Zobaczymy, kurwa. Stukowiec. No kurwa. Tutaj delikatnie jakiś słyszał, że coś tam mu się dzieje. Zobaczymy, jaki to jest zapon. No będę musiał w tym miejscu troszeczkę zaponą mu pocofać. Kuba, co powiesz? To chyba poprawić górę. A zobacz, jak dużo lepiej dał, jest 300, jest twój bus. No pięknie. Ale moc ma to. Dobra, ja to sobie zrobię w korekcie po swojemu. Dobra, nie przeszkadzam. Wgrywamy, mikrokolekty weszły, bo ogólnie tak odstrzała jest bardzo dobrze. Treseczki są takie, no że tak górą zdycha, kurwa, ale to ten wydech go trzyma, no skurwysyn. 264 konie, 420 N, ale tak... Od tych 4,5, kurwa, ten cały zakres, co się ścigamy, czyli przy 6000 maksymalnie biegi zmieniaj. Moc maksymalna też jest bardzo nisko, przy 5000, kurwa, tak trochę dieslowato, no góry chuj, nie ma. Przy odcince 230 koni jakieś. No, zobaczymy, może coś jeszcze uda nam się zrobić. Zdejmiemy mu wachy górą, żeś tak nie zapychał górą. Pan wszelkiego boostu za sterami. Nie można starcia się pomiaru. Komuny na hamowni nie można. Nie, sorry. Zobaczymy, ile to dmucha. Ładnie trzyma wóz. No i to było w porządku. Górą na 0,9 spadało, jak było widać. Temperaturkę 41 stopni w dolocie złapał, no nic tu więcej nie wyczaruje. Powiem jeszcze wykres, no tam mocy, w zasadzie nic tam nie dorzuciliśmy już, ale to chodzi, że zdjęliśmy paliwa górą, nie, już jest, nie jest taki przelany, więc też łatwiej taką ilość spalin mniejszą odprowadzić. No cała góra się trochę poprawiła. Na szkoda, że kurde nie było czasu, żeby schamować go jak taką prawie całkowitą serią po softcie był. No 267 koni, ma 420 Nm. Pełen moment obrotowy, mamy od 2800 obrotów. Została nasza poprawiona góra. No i tak ten kulerek się spisuje elegancko. Ultra delikatnego. Ultra delikatny popsik. No zobacz, czy to się uda. Powiem szczerze, że nigdy w Vectrach nie robiłem. Zawsze spróbować można. Zawsze popsiki to robiłem w Nissankach. Zobaczymy tutaj tą samą strategią. Będę chciał to zrobić. Nowy challenge. Żeby coś tam strzeliło z rury. Jak się tak bardzo delikatnie. No dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Dobra, wygrywamy tutaj, żeśmy zrobili... popsiki, no popsiki takie a la Nissanowe, ale zobaczymy, czy zadziała to wek, czy tam komputer nie będzie się buntował i tak dalej. O, jak stoi wyższą temperaturę, pokazuję, tak było 90, jak silnik chodził. Tak, no bo nie krąży płyn, no nie? No. Normalne. O, tutaj takie komentarze idą odnośnie dziury, że dziura turbo się zmniejszyła. Nie ma dziury turbo. A duży kuler jest, to powinna być większa, bo większa pojemność, a to dajesz. To reakcja. Fajne. Petarda, kurwa, petarda, panie. Co dodanie gazu, to jakieś kurwy lecą i to nie ode mnie. Kurwa, panie. Pierdole. No, tobie morda się cieszy, że to jest mi za automatem. Ja pierdole, kurwa. Fuj, zajebiście, to kurwa teraz żyje na drodze. A właśnie to ładowanie z zadania, doładowanie masz takie same jak miałeś, zadanie doładowanie, jedynie górą. Zadałem może więcej dmucha, trochę wachy jest zdjęte, no i chyba ten kuler największą robotę zrobił, bo soft naprawdę miałeś niezły. Kurwa, ryj się cieszy od ucha do ucha, ja pierdolę. A zobacz, elastyczność na szóstce mu pierdoli na przykład. I właśnie tutaj największa różnica będzie na szóstce, takie 2500 obrotów. Czekaj, poczekaj, tam... Korek się robi na wyjeździe z Polski, w piąteczek. Kurwa, wszyscy do tego Berlina zapierdalają, zauważyłeś? No, że jakieś tam rodziny mają, może stamtąd pochodzą. No dobra, mamy tak złoty 20, grzecznie przepisowo. Nie już słychać. Wchodzi. I w dolocie masz na przykład 24 stopnie masz w dolocie. No co ty? A na dworze jest? No niby 20. 20 tak, pokazuje. Pamiętasz, tam może być schlapany wodą po myjni. No. Ale kurwa. Jest różnica, jest chuj lepiej. Z parę stopni mniej, kurwa, i już jest lepiej. No. Zupełnie inne auto. Takie lżejsze. Jedna rzecz wymieniona i kurwa tyle dojebało. Różnicę widać. 21 na dworze, 24 w dolocie. Pędzasz gaz, zaraz będzie 21 w dolocie.
proszę cię bardzo. A nie, wzrosło jednak. 25. A na razie 100-200 nie robimy, spokojnie. A nie, nie, to tak, wiesz, no, samo wyszło. Co? No, to ci mogę powiedzieć, bo zachęca. Zachęca za pierdalanie. To co? Przygotowanie do pomiaru. Trzeci wielki jeździ, but. No, no, no. No i but do dechy. Czekaj, 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 niech zejdzie jeszcze, dobra, i lecimy. No już ma pan, szybko złapa doładowanie, no. On widać jest. Spokojna zmiana biegów, ale dobrze, zawsze taka była. Ważka zdjęta. Trzy dechy w dolocie. Na dworze 20,5. Jeszcze kawałek, jeszcze. Dobra. Jest kurwa w chuj, to się nie męczy przed taką jazdą. Więc żaden mapę ograniczeń ci nie wchodzi. Od 40 stopni cofa zapłon, od 50 stopni cofa doładowanie, a u ciebie było tam 31-32 stopnie w dolocie, więc cały czas na głównej mapie na dojebanym zapłonie jechałeś. Pięknie, po prostu kurwa pięknie. Siema z buju. Wypadałoby nagrać takie małe podsumowanie. Więc powiem ci tak, elastyczność wozu w dolnych partiach wzrosła, no petarda, potęga, no ja pierdolę, jest moc, naprawdę czuć, że jest moc, jest potęga, więc powiem ci tak, wóz przyspiesza obłędnie, nie ma turbodziury, jest po prostu petarda, a na dokładkę ci powiem, że jeszcze spala nie spadło. I to tak jakieś 30 litra na każdą setkę, więc jest naprawdę petarda. Więc widzimy się na kolejnym etapie. Trzymaj się, pozdrawiam, cześć!